Witam Cię w kolejnej części kursu GitHub dla inwestorów. W tym odcinku zajmiemy się analizą postępów w gałęziach branż i to, w jaki sposób odczytywać zmiany, które w tym zakresie dzieją się na repozytorium kodu. Słowo wprowadzenia, krótkie przypomnienie, czym jest branż. Branż tak naprawdę jest wskaźnikiem do szeregu zmian wprowadzonych za pomocą commitów do repozytoriów. Jest to swego rodzaju kopią repozytorium utworzoną na potrzeby zaimplementowania konkretnych funkcjonalności. Zakładki branch i wszystkie te właśnie gałęzie, bo tak tłumaczy się na język polski branche, są widoczne w lewej części głównego widoku repozytorium na GitHubie. W tym przypadku omówię to na przykładzie projektu Bitcoin. Po wybraniu właśnie zakładki branch pokazują nam się tak naprawdę dostępne w tym projekcie gałęzie kodu i krótkie omówienie teraz tego, co tak naprawdę to oznacza. Branche aktywne gałęzie są to gałęzie, na których prace wykonywane są przez ostatnie 3 miesiące. Branche stale są to branche nieaktywne, branche, na których nie było żadnej aktywności właśnie programistycznej, czy tak naprawdę jakiejkolwiek w ramach GitHuba w przeciągu ostatnich 3 miesięcy. Zawsze każde repozytorium składa się minimum z jednego brancha, z jednej gałęzi. Jest to gałąź główna, oznaczana jako master. Jest to gałąź, z której później wdrażane są na środowisko produkcyjne, konkretne rozwiązania, czyli wydania release aplikacji. W tej sytuacji tutaj jest również informacja dla nas takim pomarańczowym punktem, że sprawdzanie tej gałęzi jest cały czas w toku. Tutaj widzimy, że jedna z operacji wchodzących w skład tego całego procesu jeszcze jest w trakcie wykonywania. Widzimy, że tutaj Travis Continuous Integration zakończył z sukcesem swoje prace i następnie ten branch, ta gałąź jest analizowana przez AppWhale i mamy aktualny status tej operacji. Branche oznaczone właśnie czerwonym X-em sugerują, że na którymś z etapów całego procesu tworzenia czy też publikowania tej gałęzi kodu wystąpiły jakieś błędy. Tutaj widzimy, że mamy błąd właśnie w zakresie narzędzia AppWhale. Na co tu jeszcze warto zwrócić uwagę, to chociażby te właśnie liczby tutaj w trzeciej kolumnie tej tabeli oznaczające po prawej stronie liczbę commitów czy liczbę zmian w kodzie, które zostały dodane do tej gałęzi, a nie występują na głównej gałęzi, czyli na gałęzi master, oraz po lewej stronie, w tym przypadku 709 commitów, które zostały dołączone w tym czasie do głównej gałęzi kodu, a których nie ma umieszczonych właśnie w tym teraz omawianym branchu. I tak naprawdę istotne jest to z tego względu, że czasami pewne operacje mogą być przez długi czas wykonywane na danych branchach, przykład na powiedzmy branchu poświęconym konkretnej wersji 0.19, natomiast tych operacji nie będzie widać w głównej gałęzi kodu, czyli właśnie w branchu master, który domyślnie jest wyświetlany w głównym widoku całego repozytorium. Dlatego też nie do końca można się sugerować samą liczbą commitów w głównym branchu, ponieważ czasami przez dany okres, na przykład miesiąc, na branchu master może się zupełnie nic nie dziać, natomiast prace mogą być prowadzone na innych branchach. Dlatego przed zbyt wczesnym osądem tego, czy coś na danym projekcie się dzieje, warto również zwrócić uwagę na to, czy jakaś aktywność występuje na pozostałych branchach niż na branchu głównym. Także w kwestii tego odcinka to wszystko. Dziękuję i zapraszam do kolejnej części.